Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori 152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Co tam się dzieje? Przepraszam bardzo. Wojownik Beliara się na coś na mnie wkurzył. Ja sobie tutaj wskoczyłam na daszek w sumie. Dziwne strasznie. I udało mi się znaleźć kwarcyt, szczaw królewski. Tutaj też jakąś czachę. Tutaj taka dziura jest na jednym z dachów. Szukam tego całego gościa, który jest odpowiedzialny za... Ty, no on mi idzie wpierdzielić ten typ. No dramat. Bo za długo biegałam chyba w jednym miejscu i się zdenerwował się. Mało ważne, olejemy go. Ja cały czas jestem w poszukiwaniu... Jezu, jak to się nazywa? Tego gościa, który jest niby odpowiedzialny za koszary. No i nie wiem, gdzie tutaj są w sumie koszary, jeżeli mam być szczera, bo tutaj mamy tą kopalnię. Wydawało mi się, że to są koszary, ale tak nie za bardzo chyba. Tutaj jeszcze mamy. Aha, tutaj jesteś, tak? Super. Stój, imię Beliara. Kim jesteś i co tu robisz? Nie znam ciebie. Witam. Jestem nowym adeptem i chciałbym się nieco rozejrzeć w ugarze. No no, chcesz się rozejrzeć, powiadasz. Tylko łapy trzymaj przy sobie, bo ze złodziejami i awanturnikami rozmowa u nas krótka. Zrozumiałeś? Zrozumiałem. A mogę wiedzieć, kim jesteś? Jestem Torres, dowódca Straży Ugaru, trzecia po Tartaronie i Charonie ważna osobistość w tym mieście. Nie zapominaj o tym. Chcę rozmawiać z mistrzem Tartaronem. Ty. Ciebie tu nikt nie zna, więc możesz o tym zapomnieć. Jaka jest moja reputacja w Ugarze? No cóż, zobaczmy. Gasparino nadal czegoś oczekuje od ciebie. Zbiegli niewolnicy nie zostali jeszcze złapani. Nie jesteś jeszcze gotowy. Jeśli chcesz się spotkać z Tartaronem, musisz się jeszcze trochę napocić. Wszystko w porządku. Nie, na Beliara. Nic nie jest w porządku. W czym problem? Gdyby to był tylko jeden kłopot, nie byłoby tak źle. Teraz w Ugarze problemy spadają na głowę jeden za drugim, a mi brak czasu je rozwiązywać. Co to za problemy? No, po pierwsze, nasze karawany ciągle atakują pustynni rozbójnicy. Zwłaszcza ten Berdocha, który ze swoimi ludźmi kręci się u naszych bram. Ten parszywy drań napada na wszystkie karawany, które podążają drogą na przełęcz. Z tego powodu musimy wybierać drogę przez oazę, która nie tylko jest dłuższa, ale także bardziej niebezpieczna z powodu dużej ilości żyjących tam dzikich zwierząt. Po drugie, kupiec Bachal narzeka, że nie może uprawiać swojej plantacji, ponieważ z pola uciekł jego dozorca. A bez dostaw plonów z plantacji Bachala, u nas szybko skończy się żywność. Także do chleba brakuje nam mąki, którą zazwyczaj otrzymujemy z Amarny. Tu znajdziesz tylko parę worków, a u kupców też prawie nic nie zostało. Nasi kopacze ciągle są zżerani przez wygłodniałe brzytwiaki. Jakby tego było mało, to jeszcze kilku niewolników uciekło z obozu. Mogę ci w czymś pomóc? Dlaczego nie? Mimo wszystko, sam z tym wszystkim sobie nie poradzę. Mógłbym ci pomóc z problemami na plantacji Bachala. Dobrze. Najlepiej będzie, jeśli pójdziesz prosto do niego. On ci wszystko wyjaśni. Chwila. Mógłbym ci pomóc w problemie z rozbójnikami. Jak? Zaryzykujesz konfrontację z Berdochą? Pewnie, dlaczego by nie? Dobrze. W każdym razie, za jego głowę wyznaczono 300 sztuk złota. Otrzymasz tę nagrodę, jeśli rozprawisz się z nim i jego bandą. Chwila. Mógłbym zdobyć mąkę dla ciebie. To byłoby wspaniale. Gdybyś tylko mógł to zrobić. Zajmę się tym. Ile worków trzeba? Niech pomyślę. No cóż, 30 worków wystarczy. Część z nich możesz znaleźć w mieście. Ale za pozostałymi musisz się udać do Amarny.
Ta twierdza znajduje się mniej więcej w połowie drogi stąd na przejście do Ishhatar. Bezpośrednio przed twierdzą zobaczysz dwa budynki. Należą do Sancheza, miejscowego młynarza. Powiedz mu, że przyszedłeś ode mnie i on ci łajdę mąkę. Chwila. Możesz mnie czegoś nauczyć. Chcesz, abym cię uczył? A z jakiej racji mam to robić? Prawie cię nie znam. Dopiero wtedy, gdy twoja reputacja w mieście będzie lepsza, będę gotów cię czegoś nauczyć. Ale nawet wtedy nie będzie to za darmo. Okej, dobra, czyli przynajmniej już wiemy, co mamy robić. Rozumiem, że jak tu wejdę... Tak, to będzie plucie się właśnie. Tak mi się wydawało. Dużo kwarcytu. No, wynoś się! Gościu, uspokój się. Dobrze, no to idziemy w takim razie do tego typka tutaj, do Bahala bodajże. Złoty pierścień tak leży po prostu na ulicy. Oczywiście tego typa, no jak na złość, tu nie ma teraz. No jest godzina w sumie 16, więc ja też myślę, że sobie skorzystamy ze śpiworu i pójdziemy w spanko. Tyle szukałam tego Torreza i w sumie niepotrzebnie wychodzi na to, bo typ był tak blisko, wystarczyło doczytać w dzienniku. Ale nie powiem, zdarza się tak czasami czegoś nie zauważyć, także... Czego tam szukałeś? Ludzie mnie opierdzielają bez powodu. No i tego oczywiście tu nie ma, no cholera jasna. No tu gdzieś ma chałupę, nie? No miał, nawet żeśmy tam byli. To nie tu. Tu na dole jest w ogóle chyba zejście do tych katakumb. Nie, tu jest jakiś... skarbiec. Kurde, ile tu wina. Co nie, no nie powiem, się ciężko jest zbiera, ale... Ale jest, tak? Dobra, to jedno nie chce być zebrane, więc... Nie będzie. Ale tutaj jest chyba zejście do katakumb, mi się wydaje. No ale na razie nie będziemy tam szli. Hej, ty. Szukam jakiejś roboty. Masz może coś dla mnie? Na Beliara. Zjawiasz się w samą porę. I chyba krzepy ci nie brakuje. Brzmi ciekawie. Co trzeba zrobić? Ponieważ pustynni rozbójnicy zajęli wąwóz, nie mogę wrócić na swoją plantację. Chcesz, abym się z nimi rozprawił? Nie, rozbójnicy mi nie zawadzają. Jeśli chcesz ich załatwić, to pogadaj z Torresem. Mnie interesują tylko plony na mojej plantacji. Ach tak. I kto się teraz opiekuje plantacją? Mój dozorca. Ale, niestety, uciekł z plantacji, kiedy rozbójnicy zajęli wąwóz. Również Rosko nie ma odwagi tam zaglądać, a przecież wcześniej pomagał dozorcy w pracy. Kim jest Rosko? Mój sługa. Jeśli go potrzebujesz, znajdziesz go w moim domu. Posłuchaj. Plony muszą być zebrane, inaczej poniosę duże straty. Jeśli mi pomożesz, to hojnie cię wynagrodzę. Więc zastanów się nad moją ofertą. Co właściwie trzeba zebrać? Moje pyszne pomidory, ma się rozumieć. Pomidory. Tak, pomidory. Dzięki nim robię dobre interesy w Ugarze i w zachodnim Arancie. Pewien nieznajomy przywiózł je tutaj kilka lat temu. Ten gatunek pochodzi z jakiegoś odległego kontynentu. Były tak smaczne, że kupiłem u nieznajomego kilka tych roślin. A teraz dzięki nim zarabiam na życie. Oprócz nich, uprawiam jeszcze kukurydzę i banany, ale pomidory są podstawą mojego interesu. No to jak? Pomożesz mi je zebrać? Dobrze, to da się zrobić. Coś tam wspominałeś o hojnym wynagrodzeniu. Ile złota uważasz za hojne wynagrodzenie? Niech pomyślę, powiedzmy 300 sztuk złota. A ile pomidorów trzeba zebrać? Cóż, przynajmniej 300. Z pewnością tyle można zebrać. Chwileczkę. Oznacza to, że muszę zebrać 300 pomidorów i dostanę tylko sztukę złota na jednego pomidora. Gdybym je komuś sprzedał, to dostałbym 2 sztuki złota za każdego pomidora. Tylko spróbuj to zrobić, a zadbam o to, aby wszyscy nasi wojownicy zaczęli cię ścigać. No, jeśli tak, to sam zbieraj te swoje pomidory. Nie potrzebuję takiej roboty. Agherer. No dobrze. Dam ci 3 sztuki złota za każdego pomidora.
Razem 900 sztuk złota za 300 pomidorów. Ale ani sztuki złota więcej. Jasne. Dobrze, zgoda. Gdzie się znajduje ta plantacja? Tam po lewej stronie wąwozu jest nieduża dolina. W niej znajduje się plantacja. Aha. Wystrzegaj się Merkurego, Plutona i Urana. W przeciwnym razie, to może być twoja ostatnia wyprawa. Co to za Merkury, Pluton i Uran? To trzy bardzo złe krwawe ogary. Pilnują plantacji. Niestety, tylko dozorca wiedział, jak sobie z nimi radzić. Każdego innego rozerwał na strzępy. Wspaniale. To znaczy, że będę musiał ich zabić. No, tak. Obawiam się, że to jedyny sposób na zebranie pomidorów. Dobrze. W takim razie, nie ma co tracić czasu. Doskonale. Oto klucz od wejścia na plantację. Nim będziesz mógł otworzyć zewnętrzną bramę, a także drzwi do pomieszczenia dozorcy. Powodzenia. A co z twoim dozorcą? Mam go poszukać. Tak, oczywiście. Jeśli znajdziesz tego tczurza, dam ci za to 100 sztuk złota. Odejmę to z jego przyszłej pensji. No dobrze, no to w takim razie lecimy od razu na plantację. Kurde, nie mogłam się doczekać tej plantacji, bo strasznie mnie interesują tamte tereny poza miastem. Tylko teraz wypadałoby znaleźć tą boczną bramę, a nie się kręcić bez celu. Bo ja już zapomniałam, jak się wychodzi stąd. No ale damy chyba radę, nie? Dobra, bo tutaj była ta brama, ale to była ta główna brama czy boczna? Nie, no to jest ta główna brama. Ta boczna, chociaż nie, zaraz. Ha. Tędy nie przejdziemy. Dobra, czyli to jest po drugiej stronie faktycznie. Okej. Znaczy się w sumie tutaj i tak musimy pochodzić po tej stronie, ale no później. Czyli to było gdzieś tutaj. Tutaj nie było bocznego wyjścia? Nie. Boże, w tym mieście gdzieś tak zgubić. No tutaj niby tędy. No, jest brama, dobra. Przecież staliśmy tutaj dzisiaj na początku odcinka, już zapomniałam. Tutaj musimy uważać, bo faktycznie są tutaj ci rabusie. Tutaj konkretnie są przy ognisku i... Zauważam, że podejście do nich jest dosyć trudne. Bo oni mają tych strzelców swoich. I trzeba by się było ich najpierw pozbyć. To jest dramat. Zabiłam jednego, z czego też utraciłam życie. Słabo. Znaczy, wiecie co? Możemy spróbować na chwilę dosłownie założyć tą zbroję, która nas troszeczkę chroni. Ale no, będziemy dostawać obrażenia od upału. Chociaż widzę, że na razie nie mamy takich obrażeń. Także... Jest szansa, że może jednak nie. Dobra, jest dosyć w miarę poszło. No nie powiem, dosyć dobrze im idzie walka. Tutaj chyba jest w miarę tak, wiecie... Dobra, zrobimy szybkiego sejwika. I zobaczymy teraz... Dobra. Okej, i ten to już powinien być w takim wypadku pikuś. Dobra.
Mamy pustynnego rabusia. Zmieńmy w takim razie od razu pancerz, żeby nie było. Jest prawa ręka Bardochy. Tutaj byli jacyś elitarni. Pustynny rabuś. Widzę, że mają ziarno. Ale tutaj Bardochy nie było chyba. Przed miastem zabiłem bandytów Bardochy. Droga wolna do Ugaru. Mimo wszystko, gdzie jest sam Bardocha? Gdzieś tu w pobliżu powinna być krywka bandytów. Czy wśród zabitych rabusiów znajdę coś, co mi w tym pomoże? Pewnie był jakiś list, tak? Na pewno był jakiś list. To by było zbyt... Kurde, nie było żadnego listu. To niedobrze, bo... Ja nie zakodowałam za bardzo tego teraz i no, będzie problem. Ale podejrzewam, że tam na dole są, skoro... Wiecie, widzimy tam tyle tych przeciwników na samym dole. No to podejrzewam, że nie bez powodu. Dobra, tutaj jest też jakieś przejście, w ogóle zobaczmy. Gdzie nas to prowadzi? Czyżby tędy się dało dotrzeć do... na przykład Amarny od tyłu? Możliwe w sumie. Bo była mowa o dwóch drogach, no nie? O tej naokoło. On coś mówił na ten temat, ten jeden typ. Chyba mi się nie wydawało. Coś moje obrażenia krytyczne tak... nie chcą istnieć za bardzo, nie? Znaczy w ogóle coś mi się źle walczy. Ogólnie mam taką teorię, że moja myszka się trochę psuje, bo... Wiecie, parę razy mi upadła na ziemię... I wydaje mi się, że ona czasami nie ma po prostu styku. Tak, mam takie dziwne poczucie. Możliwe, że jest prawdą. Tam jest jeszcze więcej zębaczy. Wiesz, fajnie, bo wyszliśmy tylko dosłownie... wyszliśmy dosłownie poza obóz i już żeśmy załatwili część zadań tak naprawdę. Tutaj będzie pan dozorca, martwy nadzorca, ziele, ostrzeżenie, złoto, klucz do plantacji również miał. Możemy przeczytać ostrzeżenie. Dopiero co dostałem informację od Torresa, że widział pustynnych rabusiów w kanionie. Zabezpiecz plantację tak, aby żaden z nich nie mógł ukraść moich pomidorów. A psy zostaw na zewnątrz dla zwiększenia bezpieczeństwa. Bahal. Przy zwłokach znalazłem list. Okej. No teraz będziemy mieli sporo biegania, ale w sumie spoko. Jak na mój gust. No i mamy tutaj plantację pomidorów. Halo, drzwi działają? Ja ci dam za daleko. Otwieraj to. Dzień dobry. Siema, pieski. Ostatni jest nie wiadomo gdzie. Nie pokazuje mi go na razie. Dzięki Bogu mamy coś takiego jak lokator. I możemy sobie szybko teraz... O matko. Jeżeli zabiję jakiegoś chrząszcza, to ja naprawdę przepraszam. Bo to deptanie ich nie jest w porządeczku, ale... Jak mi podłażą pod nogi, to ja niewiele jestem w stanie z tym zrobić. Szczególnie na tym przyspieszeniu one mają skłonności do umierania. Jeżeli mogę to tak nazwać, bo... No chyba sobie każdy wyobraża ten nacisk ciała na takiego malutkiego chrząszczyka. No 300 pomidorów to tutaj na pewno nie ma. Tak, w ogóle. Ale dzięki Bogu istnieje coś takiego jak szybkie zbieranie. Nie wiem, no może jeszcze mają gdzieś jakieś zapasy tych pomidorów. Czy coś.
No nie wiem, tutaj coś jest, ale nie zapowiada się. A to, co mamy? Chwasty. Zboże? Okej. Nie no, wiecie, zbieram, no bo może się to przydać. Tamte tereny. Trochę to wygląda, wiecie, tak właśnie jakbyśmy mogli dotrzeć trochę tak też okrężną drogą. Banany. Ty będziemy mogli zrobić rzeczy z bananów. To fajnie. Bardzo dużo bananów. Myślałam, że będą, wiecie, drzewa jako bananowce, a nie banany rosnące na takim kiju, bo to trochę nie wygląda realistycznie. No i co? I tych pomidorów na pewno nie było tu 300. Tu mamy coś jeszcze. Pustych butelek od cholery. Worek zbóż. No dobra, jeszcze kufer. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Okej, no i mamy złoto. A pomidorów mam 141. To skąd mam wziąć drugą połowę? Nie wiem, jestem pośrodku tej plantacji. No i tyle na pewno tutaj pomidorów nie ma. No ale dobra, myślę, że możemy chwilowo wrócić. Przynajmniej powiedzieć o tym nadzorcy, no nie? Bo więcej wydaje mi się, że nie możemy za bardzo zrobić. Dobra, tędy możemy się przebiec. Akurat Bachel sobie chciał stąd iść. Chwila. Znalazłem twojego dozorcę. On nie żyje. Co powiedziałeś? A masz na to dowód. Jakiś zębacz go zabił. Przy nim znalazłem ten list. Tak, to mój list do niego. Cholera. A co z moją dolą? Dobrze, otrzymasz ją. Chociaż nie mam żadnego pożytku z twojej wiadomości. I skąd teraz mam wziąć nowego dozorcę? Jeśli chcesz, mogę popytać ludzi. A nuż kogoś znajdę. Dobrze. Jeśli znajdziesz nowego dozorcę, dostaniesz 100 sztuk złota. Oto twoje pomidory. Hej. Ale tu jest znacznie mniej niż 300 sztuk. Tak mało nie wezmę. Przykro mi, ale więcej tam nie było. Na tę chwilę to możliwe. Ale pozostałe wyrosną za kilka dni, jeśli dobrze o nie zadbasz. Że jak? Co chcesz przez to powiedzieć? Pomidory potrzebują podlewania. Trzeba także pilnować, aby chrząszcze ich nie oblazły. Wtedy będziesz mógł zebrać potrzebną ilość. Tego jestem pewny. Ej, czy ja wyglądam na ogrodnika? Nie. Ale uzgodniliśmy, że przyniesiesz 300 pomidorów. W przeciwnym razie, nasza umowa straci ważność. No to jak będzie? Dobrze. Czym trzeba podlewać te pomidory? Wodą, oczywiście, synu małej bystrości. Możesz użyć do tego mojej studni. Napełnij wodą kilka pustych butelek. Możesz je znaleźć w domu plantacji. Dobrze, podlej każdy rządek pomidorów. To wystarczy. Za tydzień będziesz mógł zebrać plony. Jeśli nadal będziesz miał zbyt mało pomidorów, powtórz tę czynność od nowa. Ponownie podlej plantację i odczekaj kolejny tydzień, aż pomidory urosną. A co robić z chrząszczami? Jak to co? Nigdy nie pozbywałeś się chrząszczy. Pozabijaj je wszystkie. Jeśli tego nie zrobisz, to zniszczą cały urodzaj. Ja pierdzielę, gościu, w co ja się wpierdzieliłam? To jest masakra jakaś, dobra. To idziemy z powrotem na tą plantację. Zrobić co i jak, kurde, porządek z jego pomidorami i z tymi chrząszczami. No niestety, trzeba będzie je wszystkie powyżynać. Halo, mogę wejść w drzwi? Dzięki. Tu jest ta studnia. No i co? Przepraszam. Okej, dobra.
Dobra, widzę, że moja postać będzie to robiła automatycznie. Kurde, ale mechanika, nie? Okej, okay, fajnie, fajnie. Pozacinać się najlepiej. Nie mogę się ruszyć. No please, nie róbcie mi tego. Halo, gro, proszę. O matko. Dobra, nie będę jeszcze wyłączała tego K, no bo tutaj jeszcze moja postać nie skończyła cudować. Ach, mówiłam o tym, że nie chcę zabijać chrząszcza i tak muszę to robić. Dobra, tu już żeśmy podlali. Potrzebuję mieć pewnie 8 wpisów w dzienniku, nie? Jak to wygląda? Podejrzewam, że tak. Okej, dostałam bardzo dużo wpisów. Ty, pomidory widzę. O kurde. Teraz mogę zebrać plony. Okej, no to miejmy nadzieję, że uda się zebrać 300 pomidorów. Kurde, ale mechanika. Tu jeszcze jakieś chrząszcze żyją po tej stronie. Ale możliwe, że nie trzeba będzie ich zabijać. Dobra. Ja się przez chwilę bałam, że naprawdę będę musiała odczekać kuźwa tydzień. Ale na szczęście chyba nie. Dobra, miło, pięknie. Zaraz zobaczymy, ile mamy pomidorów. Ile mam pomidorów? No seriously? Jeszcze raz będziemy musieli to zrobić. Pięknie, pięknie. Dobra. Dawaj. Super, pompujemy wodę. Tylko, że moja postać... Nie chce się przytulić teraz do żadnego... krzaka. Zbiór pomidorów. Teraz mam nadzieję, że plony będą dobre. Mam potrzebną ilość butelek. Dobra, pięknie. Dzięki Bogu postać robi to za mnie. Ale kurde, nie wiem, czy to jest fajna mechanika, czy nie. W sensie, co sądzicie? Ja mam troszkę mieszane uczucia. Szczególnie jak trzeba biegać bez sensu. I liczyć, że postać nagle zacznie sama po prostu podlewać. Na razie jeszcze nie wyłączałam Marvina, bo jakbyśmy się zbagowali tak jak ostatnio, to potem byłby problem. Na szczęście postać nie podchodzi, wiecie, tam gdzie nie musi. Ja właśnie o tym mówiłam, że możemy się tak zbagować i
Wtedy się przyda jednak. Dobra, slalomami będziemy biegać. No halo, bo ja nie wiem, czy wszystko jest podlane. Pewnie nie. Okej, mamy jakiś wpis. Znowu podlałem. No i co, teraz naprawdę będę musiała czekać tydzień, tak? Zróbmy eksperyment pod tytułem prześpijmy się dobę. Mam nadzieję, że to coś da. Zobaczymy. Nie, tym razem naprawdę musimy, kurna, poczekać tydzień na pomidory. Tragedia. Dobra, no to będziemy musieli na tą plantację sobie tutaj zaglądać. Zajmijmy się czymś innym, nadzorca. Okej, najpierw trzeba zadbać o zbiór plonów. Mąka. Świątynia, no to super. Dobra, to co, może pójdziemy poszukać tych niewolników po drugiej stronie, co? Tepnijmy się do Ugaru, bo tam będzie bliżej od tamtej... Nie będzie bliżej od tamtej bramy, jestem debilem. Nieważne. Taki, no, żarcik mi Gierka zrobiła, nie? Dobra, jesteśmy tu, na szczerym polu. Zerknijmy tak z ciekawości na mapę, jak to wygląda w tym miejscu. Idziemy w stronę oazy. Co? Niczego tu nie znajdę. Gigantyczny wąż. Okej. Okej, panie wężu. Bardzo dużo krwiopic. No ale ekspik, nie? Czy one bardzo mnie biją? Nie wiem. W sumie są dosyć agresywne. No zapraszam dalej, zapraszam. Co tam jest? Ogar. Te ogary też będziemy musieli się ich pozbyć. Dobra, jednego krwiopicę mam nad głową. Dobra, bardzo dużo itemów z nich będzie. No halo, zbierzesz to? Dziękuję. Wiecie co, jestem ciekawa, czy gra mi da znak, że mogę odebrać moje pomidory. Czy będę musiała tak łazić na plantację co odcinek i się zastanawiać. W sumie możliwa jest każda z tych opcji. Dobrze. Bardzo dużo bagiennego ziela w tym miejscu. Wiecie, co mnie bardzo ciekawi, że tak naprawdę jesteśmy na 1/10 tego warantu. Biegając tutaj. Okej, siema. O matko. Dobra. Mamy te ogary, które wypuścili, żeby szukały niewolników. Nie wiem, czy się striggerowały na mnie, czy nie. Nie, bo się trochę skupiłam na zbieraniu tych roślin. Nie wiem w sumie, po co ja to zbieram. Wiecie, no nie chciałabym przegapić jakiejś rośliny stałej. Co prawda mam rozpiskę ze stałymi roślinami, ale nie zawsze chce mi się ich szukać w taki sposób właśnie z tą rozpiską, bo ona ma też swoje wady. Więc jednak wolę to na własną rękę tutaj sprawdzać, czyli zbierać po prostu co popadnie. Co się da. No bo i tak mamy przyspieszenie czasu, pieśń prędkości.
Wiecie, o co chodzi, nie? To nie jest problem. Dobrze. Co my tu mamy? Tam będziemy szli może za chwilę. Bardziej mnie te tereny interesują przy tych ogarach na razie. Żeby pozbierać, żeby się tych ogarów pozbyć. Żeby zobaczyć, co tutaj się w ogóle dzieje. No, będziemy mieli dużo roślin pod koniec gry. To jest akurat pewne. Dzień dobry. O, proszę bardzo, widzicie, Szczaw Królewski. Tutaj był nawet. Ta droga się wydaje już mi być dosyć znajoma. Myśmy biegali po drugiej stronie. Jest jakiś inny wilk tutaj. To był przywódca stada. Okej. Przywódca pustynnych wilków. Tak było? Przywódca pisało? Czy to było pisało, że po prostu czarny? Że ciemny? Nie no, przywódca, a skóra była, że z czarnego. No dobra. Bardzo dużo rzeczy. Bardzo rozbudowane lokacje. Aj, pięknie, naprawdę. Tutaj dużo jakichś czarów. O, i tutaj już żeśmy byli, bo jest ta studnia. To już kojarzymy terenik. Ja sobie właśnie zostawiłam rośliny wokoło tej studni już, jakby nie zbierałam ich wtedy. I właśnie tutaj widziałam już typowo te wilki. No i też te pantery. Znowu jedna, jedna mniej! Tutaj ktoś dar hałapę. Okej. Dzień dobry, ktoś tu jest. Clark. No tak, Clark, to jakby się domyślam, bo mieliśmy znaleźć tych niewolników, więc... No znaleźliśmy po prostu jednego z nich, nie? Kuferek. Lewo, nie. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Dużo starych monet. Spoko, bo to potem można wymienić na złoto. Chociaż nie wiem po co, bo ja tego nie potrzebuję. Wiecie co, na razie nie będę z nim gadać. Będziemy pamiętać, że on sobie tutaj siedzi w tym domku. Bo nie chcę wprowadzać sobie zamętu. Też jeszcze nie wiem, co mam do końca z tymi niewolnikami zrobić, bo podobno są dwie drogi rozwiązania tego zadania, czyli możemy... O, proszę bardzo, smoczy korzeń. No, czyli możemy je ich jakby zaprowadzić, a możemy ich uratować i stanąć tak jakby po stronie koczowników, czy coś w tym stylu. No i się zastanawiam, która opcja będzie lepsza. No i nie wiem. Akurat bym wolała tutaj się was zapytać, czy iść właśnie pod ten aspekt koczowników bardziej, czy jednak tutaj no współdziałać z tymi asasynami, no bo jednak też mamy zdobyć ich zaufanie. Wiadomo, że z takiego myślenia paladyna, no to powinniśmy stanąć za, że tak powiem, wiecie, no za tymi koczownikami, nie? No ale jakby biorąc taki inny aspekt, no to w sumie nie wiem. Zdałabym się tutaj na waszą decyzję akurat. Ewentualnie na jakąś waszą sugestię po prostu. Jak to robimy? Także no. No i też nie wiem, czy macie jakiś dalej pomysł, bo jeszcze nie czytałam odcinków, znaczy się odcinków, Boże, odpowiedzi, komentarzy pod najnowszym odcinkiem.
O ile jeszcze w ogóle takie są, ale podejrzewam, że są, bo najczęściej jak o coś pytam, to dostaję od was potem odpowiedź. No to też mam taką rozkminę pod tytułem, co teraz rozdysponować te punkty, no bo tak naprawdę, no to nauczyliśmy się już wszystkiego, co chciałam. Życie mamy już na najwyższym możliwym w sumie poziomie. Teraz tylko możemy, wiecie, spróbować gdzieś się nauczyć eliksiru życia, ale nie wiem niestety, kto uczy. Czy w ogóle jest taki nauczyciel? No podejrzewam, że jest. Natomiast no na razie nie wiem, gdzie i kto i tak dalej. Także cóż. Także wiecie, na razie to zostawiam wam. Jakby co, to znowu was przepraszam, ale znowu chodzi pralka w tle. Zaczęła odwirowywanie, więc może być ją znowu słychać jak pojebaną. Ale dobra, nie przejmujemy się głupią pralką. Trzeba prać ubrania. Dobra, nie, co ja gadam. Okej, tu żeśmy byli, chodzili, robili. Tutaj nie szłam, w tą odnogę i to widać, bo mamy ogara na przykład. I to nie jednego, ogara łowców niewolników. Mamy wpis, to znaczy, że pokonaliśmy prawdopodobnie wszystkie ogary. Sądzę, że zabiłam wszystkie ogary łowców niewolników, które biegały w oazie ugaru. Dobra, odnośnie donosiciela, no to uwolniliśmy się od Abdula, także tak, to było to, co zrobiliśmy w poprzednim odcinku. Tutaj było obozowisko. Czy to są rabusie? Nie, to są łowcy niewolników, dobrze. Czyli w sumie jesteśmy na dobrym też tutaj miejscu, tropie i w ogóle w dobrej przestrzeni. O, tutaj było do ugaru. Zastanawiam się, czy ja teraz biegam naokoło, czy to jest po prostu inna ścieżka jeszcze. Chyba inna, bo tutaj są jakieś kamienie. Tak, bo ja pobiegłam tam faktycznie pod tym skosem. Dobrze. Czyli wróciliśmy do znanego nam miejsca, znanego nam położenia. Spoko akurat. Bardzo dobrze, bo teraz tu jest Wilbert. To też jest niewolnik. Tutaj są ci łowcy niewolników. Dogadamy się jakoś, panowie? Jest tutaj ktoś, kto ma imię. Hej, ty. Witam. Polujesz? Tak. A zwierzyna jest wyjątkowa, niewolnicy. Jakiś czas temu czterech niewolników uciekło z kopalni w ugarze. Ale przysięgam na Beliara, że ich znajdziemy. Nasze ogary potrafią wytropić każdego. Uważaj więc, abyś się na nie nie natknął, bo natychmiast cię rozszarpią. Okej, no i to wszystko, tak? Czyli to jest tak po prostu, żebyśmy wiedzieli, że taki obóz istnieje. No dobrze, tutaj mieliśmy coś. Ja przyszłam tamtędy, a tu jest jakaś dziura. Nie, no my tutaj byliśmy. Byliśmy tutaj... Nie, nie byliśmy tutaj. Miałam się pytać, co to jest, a potem do mnie doszło, że no lwica. A co niby? Super, świerszczowa. Kolejną zupę ziołową będziemy mogli zrobić. I znowu mamy kolejny poziom. Pewnie mi nie uwierzycie, jeżeli wam powiem, że drzwi od łazienki mam zamknięte i tą pralkę tak słychać, jakby były otwarte co najmniej na oścież. Co najmniej. W ogóle brzmi, jakbym nie miała drzwi w łazience. Ale też ten mikrofon bardzo łapie. Różne dźwięki no, niezależne ode mnie. Typu czasami słychać Demena w drugim pokoju, który coś mówi. Albo na przykład poidło za mną, jak świnki morskie piją. To jest tragedia. Ty, znalazłem jakiś teleporter. Czy ja powinnam tu być? Podejrzewam, że nie, ale jest aktywny. Powiem tak, możemy wejść i możemy wyjść w każdej chwili, nie? O, siema. O matko, one mi się zrespiły na głowie, czy co? Okej, świątynia wahadeł, dobrze. No to w sumie może być. Czym? A, nie mam przedmiotu.
Okej, okay, czyli na razie tu i tak nie wejdę. Dobra, no to mamy przynajmniej wpis w dzienniku. Teleport w wahadłowej świątyni przeniósł mnie do teleportu w wąwozie. Jeżeli wejście się nie otworzy, nie będę w stanie nic zrobić. No, tak, logiczne. Dobrze. No to na razie możemy się jeszcze wrócić. Zobaczyć. Bo i tak na razie tak naprawdę udało mi się namierzyć tylko dwóch ludzi. Tu jest trzeci, jest Spike. Ale podejrzewam, że jest szansa, że jeden z nich na przykład nie żyje, wiecie? Bo to by było zbyt oczywiste, gdyby wszyscy żyli. Tu jest świątynia. I akurat tutaj bym się chciała może udać, tak zobaczyć, co tutaj się w ogóle dzieje, bo ominęliśmy to miejsce. No chyba z dosyć logicznej przyczyny, nie? Nie mieliśmy potrzeby tutaj wchodzić. Aha, bo ona była zamknięta, sorki. No tak. Ona była zamknięta, nie mamy dostępu do niej. Jest dziurka na klucz. No tak, dobrze. No ale to dalej nie mamy jednego człowieka, nie? No i w sumie jesteśmy w takim punkcie, że moglibyśmy tymi jakby niewolnikami się zająć, nie? Może im pomożemy, tak po prostu. Hej, ty. Zobaczmy najpierw kradzież. Witaj, kim jesteś? Sam na pustyni, to niebezpieczne. Hej, poczekaj, człowieku. Przecież możemy się dogadać, prawda? Co? W jakiej sprawie chcesz się dogadywać? Człowieku, jestem jednym ze zbiegłych niewolników z Ugaru. Nazywam się Spike. Więc jesteś zbiegiem. Tak. Było nas czterech. Gdzie są pozostali, nie wiem. Kiedy nagle pojawiły się te bestie, po prostu zacząłem uciekać przed siebie, byle dalej. Człowieku, to było straszne. Mam już wszystkiego dość. Jestem nawet gotów wrócić do kopalni, jeśli po to przyszedłeś. Najważniejsze, żeby być daleko od tych potworów. Pomóż mi, proszę. Spokojnie. Gdzie zamierzaliście uciekać? Cóż, gdzieś tu, na pustyni, powinien być obóz koczowników. Ale gdzie dokładnie, to nie wiem. Morris i Pip coś o nim mówili. Ale Morrisa dopadły brzytwiaki. Całego go oblazły. To był po prostu koszmar. A co z tym Pietem? Pit z nami nie uciekł. Przestraszył się i został w obozie. Człowieku, ja już nie mam siły. Koniec. Uspokój się wreszcie. Zobaczę, co da się zrobić. Tak, proszę, pomóż mi. Nie mogę tu zostać. Okej, okay, no możemy ich zaprowadzić, nie? No to by było najrozsądniejsze chyba z jednej strony. Nie, no dobra, nie wiem. Spróbujemy z nimi pogadać tak po prostu, ze wszystkimi. Tutaj był ten typ jeszcze. Kradzież mikstury będzie ryzykowna. Hej, na co tu czekasz? Stój. Ani kroku dalej. Ostrzegam cię. Nie podchodź do mnie. O co ci chodzi? Za nic tam nie wrócę. Stary Wilbert będzie walczył do ostatniego tchu. Nie rozśmieszaj mnie. Naprawdę chcesz ze mną walczyć? Jestem znacznie silniejszy od ciebie. Możesz mnie zabić, mam to gdzieś. Ale już nie wrócę do tej przeklętej kopalni. Więc jesteś zbiegłym niewolnikiem. Nie udawaj, że tego nie wiedziałeś. Oczywiście, że jestem zbiegłym niewolnikiem. Możesz schować swoją broń. Nie skrzywdzę cię. No, dobrze. Niech będzie, że ci zaufam. Ale nie podchodź za blisko. Gdzie zamierzałeś uciec? Właściwie, to nie wiem. Najpierw chciałem wydostać się z oazy. Ale teraz już na to za późno. A dlaczego za późno? Dlatego, że moi prześladowcy wcześniej zdążyli wejść do kanionu po tej stronie oazy. A kto cię ściga? Kilku łowców niewolników z Ugaru ze swoimi psami. Dwóch z nich przebywa obecnie w pobliżu kanionu. A gdzie reszta? Zapewne, też gdzieś w pobliżu. Uważaj na ich psy. To prawdziwe bestie. Co teraz będziesz robić? Co? Czekać. Wcześniej czy później zmęczy ich szukanie nas, ale to trochę potrwa. Nas. To nie uciekłeś sam jeden. Nie. Było nas czterech.
ale pozostałych już, z pewnością, złapali. Ja biegłem najszybciej, dlatego nikt mnie jeszcze nie złapał. Dobra, możemy go też zaprowadzić. Ja się skupiłam na czytaniu waszych komentarzy bez sensu, bo liczyłam, że może mi jeszcze coś podpowiecie. Powiem tak, został nam ten jeden typo tutaj na początku. Była coś mowa o tym jednym, że jeden nie uciekł, a drugi został rozszarpany? Tak było? Nainosa, dararara, to nie to. Okej. Jednak jednymi, którzy wiedzą, to niewolnicy Morris i Piet. Mówi się, że Morris już nie żyje. No to w takim razie uznajmy, że nie żyje, tak? Skoro tak wszyscy mówią. No to podskoczymy teraz tylko do tej chałupy tutaj, która gdzieś tu była. Tutaj była, tak jest. Wow, tu nawet jeszcze nie zebrałam niektórych mikroroślinek. No i zobaczymy, co ten powie. Łatwo będzie ukraść sakiewkę z esencją. Witaj. Co tu robisz? Cholera, nawet tutaj udało się wam mnie wytropić. Hej, spokojnie. Właśnie uratowałem ci życie, czyż nie tak? Poczekaj. To znaczy, że te pantery już mi nie zagrażają. Nie sądzę, byś w najbliższej przyszłości musiał się o nie martwić. Kim jesteś? Cóż, dziękuję ci. Nazywam się Clark. Ja i trzech moich przyjaciół uciekliśmy z kopalni rudy w Ugarze. Na początku myślałem, że jesteś jednym z łowców niewolników. Proszę, nie wydawaj im mnie. Więc jesteś zbiegłym niewolnikiem. A gdzie twoi przyjaciele? Nie wiem. Musieliśmy się rozdzielić, ponieważ gonił nas brzytwiak. Wydaje mi się, że udało mu się doścignąć mojego przyjaciela Morrisa. Ale nie jestem tego pewien. A gdzie znajdują się teraz Spike i Wilbert, w ogóle nie mam pojęcia. A co wy zamierzacie dalej robić? Gdybym to wiedział. Chcieliśmy dotrzeć do koczowników, ale sam nie odważę się wyruszyć na taką wyprawę. Koczownicy. Tutaj. Gdzie, dokładnie? Cóż, jeden z nas miał przy sobie mapę, ale teraz to już nie wiem, kto ją ma. Więc nie mogę ci powiedzieć, gdzie przebywają koczownicy. Ale na pewno gdzieś za oazą. Dobra, no to co my teraz mamy zrobić, co? W starym budynku znalazłem Clarka. A jednak Morrisa najprawdopodobniej zabił brzytwiak. No kurde, pogadałam ze wszystkimi, którym udało się przeżyć. W ogóle zacznijmy od tego, że tu nie było brzytwiaków, tylko jak już to były... No, wiecie... Jakby pustynne te zębacze, nie? Ale też nie widziałam nigdzie żadnego ciała, żebym zebrała jakąś notatkę albo dostała jakiś wpis do dziennika. Że tak powiem, no nie? Bo to by nam bardzo tutaj rozwiązało sprawę, no ale nie widziałam nic takiego, cholera jasna. I teraz nie wiem, czy tak powinno być, czy nie? Czy coś ominęłam? No tutaj było dosyć sporo tych zębaczy i wszystkiego. Zaraz, tu są brzytwiaki. Przecież ja je ominęłam. Powiedziałam, że nie będę się teraz biła z tymi brzytwiakami. One były tutaj. Tu. I one coś tam jadły. Dobra. Okej, to nabiera sensu. Już wszystko rozumiem. Wszystko wiem. Czyli tutaj będzie ten cały Morris. Tylko no ja bym tak chciała się jakoś tych brzytwiaków pozbyć, żeby mnie nie zeżarły. No to jest jedyne miejsce, gdzie mnie jeszcze w sumie nie było. Dobra, będziemy tak... Jak postać mi się będzie zacinać, to nie będzie dobrze. Okej. Poszło nam teraz dużo lepiej z nimi. Jest Morris i ma zmiętą notatkę. No i o to mi właśnie chodziło teraz, dobra. Najpierw schowamy się w oazie, spotkamy się przy kamiennym budynku.
Odszukałem wszystkich zbiegłych, Morris nie żyje, pozostałych trzech chce się udać do obozu koczowników gdzieś w górach. Oprócz zmarłego Morrisa, tylko pozostały w obozie Piet wie o rozmieszczeniu koczowników. Powinienem zdecydować, albo odsyłam niewolników do Ugaru, albo pomagam im. W ostatnim przypadku warto pogadać z Pitem, który znajduje się w górniczym obozie Ugaru. O Jezus. To wiecie co? To może na szybko jeszcze pobiegniemy do Pita, bo on no, ma tutaj wiedzę na ten temat. Dobrze, czyli teraz poszło mi to tak, jak sobie chciałam, żeby to poszło. No dobrze. A coś mogę do Gasparini opowiedzieć w sprawie niewolników? No chyba nie. Nie wiem, ale tutaj Pied jest. Hej, ty. Twój przyjaciel Spike powiedział mi, że zamierzają uciec do koczowników. Tak. A co mi do tego? Chciałbym pomóc twoim przyjaciołom. Niestety, oni nie wiedzą, gdzie jest obóz koczowników. Ale Spike powiedział też, że ty to wiesz. Ach, tak powiedział. Cóż, musiał coś źle zrozumieć. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten obóz. Hej, nie uciekaj. Muszę pracować, inaczej Gasparino będzie zły. Koniec rozmowy. Poczekaj. Co znowu? Dlaczego nie chcesz mi powiedzieć, gdzie obozują koczownicy? Przypuśćmy, że wiem, gdzie przebywają. Naprawdę uważasz, że zacznę o tym opowiadać komu popadnie? Może zamierzasz później wykorzystać takie zdobyte ode mnie informacje przeciwko moim przyjaciołom i koczownikom? Rozumiem. Potrzebujesz dowodu mojej uczciwości. Cóż, jeśli takowy przedstawisz, z chęcią ci pomogę. A bez tego, jak wcześniej powiedziałem, nic nie wiem. Pied mi nie ufa, a przy okazji w domu Tartarona jest młoda niewolnica. Co? No ale ja teraz nie wejdę do Tartarona, pogięło. Chyba, że właśnie o to chodzi, żeby tych niewolników właśnie zostawić w spokoju i zająć się typowo tymi zadaniami dla no tutaj osób tych innych zadań, typu właśnie dla Bahala i tak dalej, nie? W sumie to ma chyba sens. Wyjdziemy na chwilę stąd, bo chcę zobaczyć, czy te pomidory odrosły, czy naprawdę muszę czekać na to tydzień, bo jak tak, to trochę XD. Błagam, pomidory? Nie no, skądże? Nie ma pomidorów. Dobra, moi drodzy, ale to będzie już wszystko na ten odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. W kolejnym odcinku ruszymy w tę stronę. Tutaj są bandyci też? Chyba tak. Mariano, ma imię. Tak czy inaczej, no to tutaj właśnie sobie będziemy chodzić. Mamy parę dróg do przejścia. Ja sobie tak tylko zerknę, czy tutaj się coś dzieje ciekawego. Jak to wygląda? Tu jest jakiś kanion. Jestem ciekawa, dokąd prowadzi ten drogowskaz. Tak tylko na szybko. Zrobimy sobie tu save'a. Ja się postaram tam jakoś zeskoczyć. Tak w miarę szybko, żeby się też nie zabić. I czy to jest do Amarny? Tak jest, do Amarny. Ten mnie atakuje. Okej, czyli są dwie drogi do Amarny. To dobrze wiedzieć, to właśnie udamy się tą drugą w takim razie. Nie wiem, czy mówiłam. Jeżeli Wam się podobał odcinek, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Nie będę już przedłużała. Czy coś jeszcze miałam Wam powiedzieć? Nie wiem, chyba to wszystko na razie. No i zobaczymy. W kolejnym odcinku będziemy kontynuować. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj się zgra. Pójdziemy do tej Amarny, bo mamy sprawę tej mąki do załatwienia, nie? Więc o tą mąkę mi tutaj się rozchodzi. Szczególnie, że musimy i tak poczekać na wzrost pomidorów. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. No i możecie mi dać znać, co robimy z koczownikami. Czy jakby z tymi niewolnikami. Czy pomagamy im dostać się do tych koczowników, czy odprowadzamy ich do Ugaru. Uznajmy, że to będzie nasza wspólna decyzja, bardziej wasza. Także możecie dać znać, co z nimi robimy. Dzięki
i cześć.